Podejście w kierunku przełęczy Karkonoskiej. Widoczny jest hutniczy grzbiet, na którym wznosi się czeskie schronisko Petrowa Bołda. Dalej widzimy grupy skalne, zwane barzynowymi skałami, a następnie drogę zejściową do... Przełęcz Karkonoska, na której szczycie stoi czeskie schronisko Szpindlerowa Bołda. Obok schroniska znajduje się turystyczne przejście graniczne, z którego prowadzi droga do czeskiego Szpindlerowego Młyna. Na wzgórzu za Szpindlerową Bołdą widoczne jest polskie schronisko Odrodzenie i szlak prowadzący na tępy szczyt. Widzimy także fragment przy szczycie. Piękny widok na przełęcz Karkonoską, widziany z podejścia na Małego Szyszaka, powyżej schroniska Odrodzenie. Następnie widzimy fragment drogi zwanej Szlakiem Przyjaźni i panoramę w kierunku Karpacza. Idąc dalej w kierunku Wielkiego Stawu, widzimy skałkę o wdzięcznym imieniu Słonecznik, stojącej na drodze w kierunku Równi pod Śnieżką. Oto jej zbliżenie. Ponownie Słonecznik, tym razem z drogi prowadzącej w jego kierunku. Nieco poniżej widoczna jest panorama na Karpacz i okolice. Następnie Słonecznik widziany od grani nad Wielkim Stawem. Dalej widzimy Wielki Staw, będący ścisłym rezerwatem przyrody i dlatego możemy podziwiać go wyłącznie z grani nad nim. Na zakończenie widoczna jest Thank you.
Teraz znajdujemy się na grani nad małym stawem, nad którego brzegiem stoi prześlicznie położone schronisko samotne. Obserwujemy wnętrze kotła małego stawu, by na koniec rzucić okiem w kierunku stojącego nieco na wzgórzu schroniska strzecha akademicka. Jesteśmy już po czeskiej stronie Karkonosza. Przed nami roztacza się widok równi pod Śnieżką, która po czeskiej stronie jest terenem bagnistym z dużą ilością rozlewisk, tak charakterystycznych dla Karkonosza. Przed nami droga zejściowa do schroniska nad Białą Łabą. W tle widoczny jest szczyt Pewnost, górujący nad karkonoskimi dolinami. Oto mijamy źródło Białej Łaby, która po stromym upadku spływa w kierunku doliny Szpindlerowego Młyna. Widzimy również trawers Czerwonej Lołki, szczytu górującego nad doliną Białej Łaby. Dalej spojrzenie w kierunku szczytu Pewnost, Żelazny Wierch. Spojrzenie w dół doliny Białej Łaby. Widzimy bystry nurt, na którym zadomowiły się kamienie, tworząc swoisty wodospad. A oto kolejne, tym razem zbudowane ręką człowieka wodospady i stopnie wodne na Białej Łabie.
Tak oto idąc, a właściwie schodząc po trawersie Doliny Białej Łaby, dochodzimy do schroniska nad Białą Łabą właśnie. Oto one, widziane najpierw od frontu, a na następnym ujęciu od strony mostu na Białej Łabie, która dalej, już nieco spokojniej, płynie w kierunku Szpindlerowego Młyna. Spojrzenie w kierunku Doliny Białej Łaby. Widzimy drogę o nazwie Hołmanka, która prowadzi do schroniska nad Białą Łabą. Po prawej stronie zaś widoczny jest Żelazny Wierch i Karkonosz, których masywy tworzą południową część Doliny Białej Łaby. Następnie widzimy Hołmankę biegnącą w kierunku Przełęczy Karkonoskiej. Przed nami roztacza się widok na Pewność i dalej na Biały Kamień i Śląskie Siodło. Wreszcie też widzimy pensjonaty na czeskiej stronie Przełęczy Karkonoskiej oraz asfaltową drogę biegnącą na samą przełęcz. Przełęcz Karkonoska, budynek schroniska Ryblachowa Bołda, a w oddali widzimy schronisko Szpindlerowa Bołda, stojące na samej granicy Polski i Czech, na szczycie Przełęczy Karkonoskiej.